dyskusja o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy nie ma sensu. Ale jak dyskutujemy o naszej mobilności w czasie świąt, to częściej spędzamy święta Wielkiej Nocy poza domem. Stąd nasza obecność tutaj, na lotnisku w Balicach. Zapraszam na program. Dzień dobry, witam moich gości. Profesor Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa. Dzień dobry Państwu. Gospodarz miejsca Jan Pamuła, prezes sportu lotniczego w Balicach. Dzień dobry Państwu. Ksiądz Adam Parszywka, salezjanin z Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Kłaniam się serdecznie. Ja się uśmiecham, bo pomyślałem o rozprawie między panem, wójtem i plebanem. No cieszę się, że panowie i ksiądz też się uśmiechacie. Bo to może być pierwsze z cyklu spotkań. Mam nadzieję, że jest w tym gronie, przed Światowymi Dniami Młodzieży. Już wszystko wiadomo. Brzegi koło Wieliczki utarły nosa Krakowowi. Pan prezydent nie reaguje. Trudno mi jest reagować na złośliwości. Ale zawsze pan reaguje na złośliwości. Także złośliwości. To proszę się zrewanżować. Nie. Po pierwsze, to Światowe Dni Młodzieży odbywają się w Krakowie i wszyscy o tym wiedzą, że częściowo jest są rozlokowane w Brzegach, to chciałem powiedzieć, że ten teren w Brzegach, tak pan mówi, to jest 1/3 tego terenu, to jest w Krakowie, w granicach administracyjnych Krakowa. To jest rzecz po pierwsze. Po drugie, i tak najważniejsze 3 wydarzenia z 5 będą się odbywać w Krakowie. Po trzecie, jeżeli szukamy dużego terenu na to, no to tam się znalazł taki teren w Krakowie. Tak wielkich terenów nie ma. Alternatywą był w pewnym momencie Pobiednik, ale się okazało, że po pierwsze też jest trochę za mały, a po drugie tam są kwestie komunikacyjne znacznie gorsze. Brzegi spełniają wszelkie warunki, dlatego zostały wybrane jako to miejsce, gdzie papież się spotka z młodzieżą. Natomiast będzie się spotykał także na Błoniach. Na Błoniach będą, z tego co wiem, a sądzę, że ksiądz to może potwierdzić, 2 msze z udziałem papieża i 3 msza, taka wstępna, odprawiana przez księdza kardynała Dziwisza. Czy to jest tak w takim razie, zostawiając te złośliwości, że to jest rozwiązanie kompromisowe i prezydent zadowolony i strona kościelna? Ja myślę, że tutaj przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to znalezienie odpowiedniej nie tylko przestrzeni, ale bezpieczeństwa również, bo musimy jako komitet organizacyjny i tak jak powiedział przed momentem pan prezydent, pomyśleć o, żeby jak najlepiej przyjąć, i bardzo ładnie podoba mi się to, że pan prezydent to powiedział, że 1/3 tego terenu leży w granicach Krakowa, dlatego że... No ale to są fakty, nic ładnego w tym. Dokładnie. Natomiast ja chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz bardzo ciekawą, że w zasadzie we wszystkich miastach, kiedy mówimy o Światowych Dniach Młodzieży, a tutaj moglibyśmy sobie od razu się podnieść na duchu i myślę, że tutaj... Podnośmy się, to jest taki dobry czas. Dobry czas, żeby się podnieść na duchu, że przecież Światowe Dni Młodzieży odbywały się w tak wielkich miastach jak Rzym, jak Toronto, jak Rio de Janeiro. I w Rio też nie było przewidziane, było przewidziane miejsce poza tego centralnego wydarzenia, dlatego że na tym centralnym wydarzeniu uczestniczy najwięcej młodzieży. I to nie jest żadną ujmą dla Krakowa, że właśnie odbywa się to poza. Wręcz, ja bym powiedział, to jest od strony takich i organizatorów, nie chcę powiedzieć tutaj akurat nas, ale nas wszystkich, bo jesteśmy przecież współorganizatorami, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Z tego, co ksiądz mówi, to pozbawia mnie możliwości prawienia złośliwości panu prezydentowi. No bo to wszyscy... Nie wierzę. No dobrze. Panie prezesie, ale no, możemy się uśmiechać. Nie umie lepiej, ale... bo nie ma alternatywy, tak muszą lądować w Krakowie. Także. No to prawda, ale nie jest pan przerażony, bo mowa jest o 2 milionach, 2,5, może 3 milionach. Nie jestem przerażony. Jakaś część będzie lądowała tutaj. No myślę, że tak. To znaczy na pewno duża część z Europy przyjedzie autokarami pielgrzymów. Natomiast tylko jakieś władze może będą lądować. My dzisiaj nie wiemy, ile to będzie, prawda? Wszyscy mamy znak zapytania. Natomiast lotnisko na pewno będzie przygotowane do dużej ilości. Ja dziś nie powiem do jakiej. Powiem tylko, że terminal nowy będzie miał przepustowość 8,5 miliona pasażerów w skali roku. Bo to jest jedna gigantyczna, wielka budowa. No ale dzisiaj, jak pan widzi, zmiany,
to chyba się po raz pierwszy zdarzyło, żeby włoskie firmy można zmusić na 3 zmiany pracować, a tak jest na lotnisku. Oni na pewno pracują na tą trzecią. Tak jest na lotnisku. Airside, czyli wszystkie drogi kołowania wykonuje niemiecka firma i to idzie szybciej niż plan przewidywał, tak 2 miesiące wyprzedzenia. Natomiast tutaj staramy się tak monitorować całą inwestycję, żeby ona w planie się mieściła. Tak? Także na pewno na rok 2016 będzie całe lotnisko przygotowane, nowoczesne europejskie lotnisko na przywitanie gości, a taki chrzest bojowy, czy też pierwszą przemiarkę będziemy mieć na przełomie kwietnia i maja, ponieważ w Krakowie po raz pierwszy w Polsce odbędą się targi lotnicze RUTSY, tak? I to przyjedzie co prawda 2,5 tysiąca ludzi, ale bardzo ważnych w Europie od lotnictwa. I to będzie taki test. Ja się zastanawiam, no dobrze, ląduje ta grupa, nie wiemy jaka, no na pewno nie 2 miliony, bo część dojedzie. No, tak sądzę. Musi dostać się do Krakowa. I kogo ja powinienem zapytać o to, czy będzie łatwo? Trochę pana znaczy, prezydenta, pana... trochę marszałka, tak? Bo myślę, że... Ja sądzę, że nie tylko prezydenta i marszałka, ale także władze centralne. No, odbyło się w piątek bodajże takie spotkanie w Warszawie, gdzie zrobiliśmy inwentaryzację potrzeb, jakie tu są potrzebne w związku z Światowymi Dniami Młodzieży. Między innymi tam są też kwestie właśnie dróg. I to im szybciej zostanie podjęta decyzja, tym lepiej, bo drogę, żeby wybudować, to trzeba całą procedurę z projektem przejść. My już część mamy rzeczy, bo to nie chodzi tylko o drogi łączące Balice z Krakowem, ale także łączące Kraków z Wieliczką i tamtymi okolicami, bo to jest drugi nurt, który będzie szedł w dużej mierze na piechotę, w dużej mierze autobusami. Także też czekamy na to, co podejmą centralne władze, a z tego, co kojarzę, to one się nie spieszą z finansowaniem. No ale panie prezydent, to znaczy nie wyczuł pan takiej sytuacji, że mamy dużą imprezę, ważną, istotną i Warszawa jest absolutnie, proszę bardzo, prezydent Krakowa przyjeżdża i chciałby to i... Nie, nic takiego się nie zdarzyło. Nie, wyczułem taką sytuację, proszę pana, nie tylko ja, ale i pan marszałek. I podejmujemy i pan wojewoda jeszcze, bo trzeba powiedzieć, że pan wojewoda bardzo się aktywnie w to wszystko włącza. I trzeba powiedzieć, że wszyscy działamy w tym kierunku. No. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo to są kwestie finansowania, znaczy głównie na 2016. Z jednej strony, ale też kosztów musi być poniesiony już 2015. I chodzi o to, żeby włączyć rezerwę państwową w te koszty, bo 2016 to pieniądze mogą się znaleźć w budżecie na tamten rok, prawda? Ale na ten rok już muszą być pieniądze z rezerwy. Panie prezesie, to będzie łatwiej, bo do tej pory jest tak, że rozumiem, że jeśli chodzi o połączenie kolejowe Balic z Krakowem, lotniska z Krakowem, nie ma problemu, ale problem jest z drogami. No tak, kolej ma we wrześniu ruszyć. Znaczy my jesteśmy w terminie, jeżeli chodzi o budowę dworca kolejowego. PLK wykonała tory, słupy w tej chwili elektryfikuje ten odcinek. Zresztą próba już jazdy była na tym odcinku. Natomiast z drogami gorzej, tak? Z drogami gorzej rzeczywiście. Dwa łączniki do autostrady mają być powiększone o ronda, tak? Które by upłynniły trzykrotnie ruch, czy też zwiększyły przepustowość tych miejsc z 700 samochodów na godzinę do 2100. No i pozostałych trzy ronda jeszcze spowodują, że powinien się częściowo rozładować ruch. Ja nie powiem, że to jest docelowa inwestycja, bo lotnisku potrzeba tą drogę wojewódzką przenieść, prawda? Na pewno drogę poza autostradę, a ta wojewódzka powinna zostać drogą wewnętrzną lotniska, bo my układ wewnętrzny lotniska będziemy gotowi, tak? Będziemy gotowi, 6 pasów pod terminalem, 2 do hotelu, garażu wielopoziomowego i kolejki, 2 przelotowe i 2 pod terminal. I to powinno załatwić sprawę. Ja nieco megalomańsko powiedziałem, że to jedno z pierwszych spotkań w takim gronie, przed Światowymi Dniami Młodzieży, ale korzystając z okazji, chciałem księdza zapytać, jak ksiądz patrzy na tą sytuację teraz tutaj w Krakowie, a na to, co widział w Rio de Janeiro, raptem niedawno,
To jakieś podpowiedzi dla pana prezydenta i pana prezesa? Znaczy, jeśli mogę postawić pytanie moim współrozmówcom, skoro zostaliśmy tak fajnie przedstawieni, pan wójt i pleban, to ja mam takie pytanie, myślę, że bardzo, bardzo proste. Czy w związku z tą sytuacją Światowych Dni Młodzieży, bo jak zacząłem od tego, że to jest jednak pewna promocja i możliwość pewnego nie tylko zapromowania miasta i regionu, ale również rozwoju. Czy upatrują tutaj pan prezydent i pan prezes możliwość właściwie tej okazji pchnięcia pewnych spraw, posunięcia w trybie takim, ja bym powiedział, ekstra przyspieszonym, no bo wiadomo jest, że tutaj trzeba pewne rzeczy przygotować. Czy to jest dla krakowian i dla Małopolan chyba dobrą okazją do tego, żeby pewne rzeczy jednak trochę nadgonić? Jak ksiądz? My cały czas pod tym kątem myślimy. Cały czas pod tym kątem są prowadzone wszystkie prace. Co z tego wyjdzie, trudno jest powiedzieć, bo chciałem też przypomnieć, że tak naprawdę do ubiegłego tygodnia, a jeszcze chyba nie jest to tak na 100% wszystko, nie było tak naprawdę decyzji wszystkich, co, gdzie, kiedy będzie. W tej chwili wiemy, w tej chwili się możemy do tego dostosowywać. Bo to jest Światowe Dni Młodzieży, proszę pamiętać, to jest dla Kościoła bardzo ważna duchowa tego. Dla nas jest to olbrzymia operacja logistyczna. Dla mnie, dla marszałka, dla pana prezesa to jest kwestia logistyki. To jest kwestia przewiezienia tych ludzi, zapewnienia im pobytu, wywiezienia. No, tak jak rozmawialiśmy przed programem, no, chociażby kwestia taka wydaje się prozaiczna. To i to je. No, czy znajdziemy w okolicy tyle to i to, które są w stanie obsłużyć 2 600 000 ludzi. Prawda? To samo jest z autobusami. Czy znajdziemy tyle autobusów, które są w stanie przewieźć tych pielgrzymów? Jeżeli mamy założenie, że pielgrzymi są rozlokowywani na trasie od Zakopanego do Śląska, to jakoś trzeba ich będzie ściągnąć pociągami, autobusami. To jest olbrzymia masa ludzi. Także to jest naprawdę olbrzymia operacja. Ja rozumiem, że ksiądz napomina prezydenta też, że to je należałoby już ściągać. Nie, nawet nie to, tylko myślę sobie, ile Kraków na tym i nasz region, może, ponieważ jestem małym patriotą tej małej ojczyzny i kocham Kraków, w związku z tym sobie myślę, ile my z tej szansy możemy przy tej mówiąc kolokwialnie, okazji. Na pewno mamy okazję. Mamy dobrą okazję. Ale to jest istotne, bo ja o to chciałem zapytać też, że wydarzenie wydarzeniem, duże, gigantyczne. Pan prezydent myśli o tym, co się może zdarzyć później. Znaczy takie przyszłościowe, promocyjne myślenie, że przy końcu pojawi się tutaj, no niech będzie 1,5 miliona nawet jeśli. To jest lepszy klient, przepraszam za słowo, niż kawalerowie z Anglii czy Szkocji. To jest zupełnie inny klient. Zupełnie inny, to jest zupełnie ale perspektywiczny, bo to głównie są młodzi ludzie. Tak, więc... tak, ale wie pan, bo to jest też kwestia, skąd ci ludzie przyjadą. Niewątpliwie z tego, co wiem, nastawienie jest... Można by powiedzieć, nie? No dobrze, nie będę przerywał. Nastawienie jest takie, że głównie będą to z Europy i oni, bo mają najbliżej, najtaniej, najlepiej im tu jechać, ale będą też z Ameryki Południowej, prawda? Z Afryki. Z Afryki, z innych. Ze Stanów Zjednoczonych. I tu jest kwestia tego typu, że oni pewnie mają mniejszą szansę, szczególnie ci z Ameryki Południowej, żeby drugi raz przyjechać. Tym niemniej proszę pamiętać o jednej rzeczy. To będzie cała operacja, nie tylko logistyczna, w sensie takim, jak mówiłem, ale to będzie także cała operacja promocyjna. Przecież będą specjalne programy do telefonów komórkowych, będą specjalne przewodniki, będą specjalne mapy, będzie olbrzymia ilość rzeczy do załatwienia na przyszłość. Będzie także cała operacja kulturalna, bo chcielibyśmy, aby ci ludzie, którzy przyjadą, no oni nie cały tydzień się będą modlić, prawda? Tylko będą też chodzić po mieście, będą czegoś potrzebowali. Także to jest, no,
Nawet powiem więcej z doświadczenia. Większość tych, którzy przybywa na Światowe Dni Młodzieży, zostaje albo dłużej, albo przyjeżdżają wcześniej. I z tego skorzysta również, mówię skorzysta, pod względem takim turystycznym i promocyjnym cała Polska. Oczywiście. Do tego nie mam wątpliwości. Nie. Ja sam, przyznaję się, będąc w Rio, wykorzystam, skoro już leciałem na drugi kontynent, jest, żeby ten pełny urlop tam sobie... Ja zresztą liczę na to, że właśnie ta ilość pasażerów na lotnisko rozłoży się w czasie. Musi się rozłożyć, dlatego że część osób właśnie, te, które przylecą samolotami na pewno, to znaczy z innych kontynentów, oni będą chcieć zostać na dłużej, tak? Bo skoro już wybrali taki daleki przelot, to będą chcieli zostać dłużej. I to jest szansa na to, żeby obsłużyć również w skali rozłożenia się tych pasażerów, jak najlepiej to jest możliwe. Lotnisko na pewno będzie przygotowane do obsługi, natomiast my dziś nie wiemy, jakiej liczby ludzi, tak? Bo proszę sobie przypomnieć Euro, kiedy Wrocław wybudował lotnisko, po czym przyjechali na rowerach i samochodami, bo Czesi tam grali, tak? Lotniska niewiele trzeba było na euro. No tak, no tak, ale o tyle jest lepsza sytuacja, panie prezydencie, także dla nas, dla miasta, bo nie wyłącznie dla pana, że to nie trzeba nic budować, nie trzeba budować stadionów. No, problemem mogą być to i toje, no ale to... No nie, ale to jest kwestia dróg. No, nie, dla mnie to jest jeszcze kwestia budowy. Ale to jest coś, co zostaje i zawsze się przyda. Tak, stadiony, no możemy mieć wątpliwości. Więc to jest plus. A z tymi podpowiedziami? A to, co jest najważniejsze chyba w tym wszystkim, to też, żeby pamiętać, że jednak światowe Dni Młodzieży, to co pan redaktor poruszył na samym początku, że to jest inny odbiorca, inny turysta czy klient, dla nas pielgrzym, że przede wszystkim, i to powiedziała również na otwarciu 25 targów teraz pani wiceprezydent, pani Sroka, że jeśli będzie zadowolony, dobrze obsłużony, to jest najlepszy marketing na przyszłość. I my o tym musimy pamiętać. Pan prezydent w trzecim zdaniu już nawiązał przy otwarciu, bo byłem na tym rozpoczęciu tych targów, że mamy nadzieję, że właśnie Światowe Dni Młodzieży pomogą nam przekroczyć pewną magiczną cyfrę, prawda, przybywających do Krakowa. No i my też mamy taką nadzieję, ale dobrze przyjęci, dobrze tutaj obsłużeni, kiedy się poczują świetnie, i to nie jest tylko i wyłącznie sprawa logistyki. To jest sprawa, bym powiedział, nie tylko dlatego, że jestem duchownym, ale powiem, to jest sprawa serca. W Brazylii spałem i byłem przyjęty przez studenta w bardzo skromnych warunkach, ale był tak życzliwy i tak otwarty, że chce się tam z powrotem wrócić, i wszyscy, Polacy, którzy tam byli, rozmawiając z nimi, byli naprawdę zauroczeni otwartością mieszkańców Rio i pobliskich miast. I to jest chyba najważniejsze. No tak, ale jeżeli zobaczą, jak ciekawa jest Małopolska i Kraków, tak, metropolia, bo to przecież wyraźnie trzeba sobie powiedzieć, to jest najciekawsze miasto Polski, ciekawy region bardzo, to myślę, że to jest szansa na to, żeby oni tu wrócili, prawda? Żeby ich znajomi wrócili, żeby ich koledzy, znaczy nie wrócili, znajomi przyjechali, i to jeżeli zostanie dobrze wykorzystany ten czas, to powinno mieć ogromne znaczenie na przyszłość dla Krakowa. To zgoda, znaczy umożliwić im to, żeby oni się tutaj umożliwić, no bo ja rozumiem, że pan prezydent, jak rozmawiamy o sercu, no to powie, że ma nadzieję, no bo nic więcej nie może zrobić, bo trudno apelować do Krakowia, nie otwórzcie serca. Chyba, że taki apel jest przewidziany. Jest apel, ksiądz kardynał apelował o to, żeby przyjmowano tych pielgrzymów w domach, żeby parafianie ich przyjmowali u siebie, tak jak to, co ksiądz mówił, on był. Dokładnie. Tą kampanię musimy bardziej dotrzeć jeszcze głębiej. Dlaczego? Dlatego, że wielu po prostu ma obawy, co to, czy musi bardzo dobre warunki zapewnić, jak to ci pielgrzymi, czy się z nimi dogada, czy się z nimi nie dogada. W związku z tym przed nami tutaj jeszcze taka kampania informacyjna, bardzo, bardzo jest ważna. Tak, ja uśmiech w stronę pana redaktora. Proszę bardzo, ja obiecuję, że do tematu będziemy wracać, bo te logistyczne kwestie są interesujące i pewno, ale korzystając z okazji, no w końcu jesteśmy przed sezonem albo w trakcie, no przed sezonem wiosenno-letnim. Panie prezesie, muszę zaraz zapytać. Zaraz zaczynamy letni sezon. Wreszcie otworzyła się, no więc właśnie, a propos wylotów, już zmieniamy temat. Wrócimy do tematu kiedyś, ale... To też dla panów ciekawe. To prawda. Temat Francji, nie wiem, czy dla prezydenta do końca, ale pan prezydent zwykle w wakacje gdzie lata? Już nie bardzo. Ale raczej południe Europy. Raczej, czyli Francja też. Raczej tam, gdzie ciepło. To jest dobra informacja, bo Lyon jest, tak? Po raz wreszcie jakiś nie, z Krakowa. No, otwieramy południe Francji, to co nam brakowało, tak? Kraków dziś ma około 70 połączeń punktu do punktu, tak? To jest już bardzo dużo jak na regionalny port, no w ogóle najwięcej w Polsce. Zdecydowanie najwięcej, ale też brakowało takich połączeń dobrymi liniami, tak? Czyli dywersyfikacja również linii lotniczych. Dzisiaj 17 ich jest w krakowskim porcie. W
tym... Ale mówi pan dobrymi liniami, czyli rozumiem, że British Airways, kawalerowie też latają, Heathrow, ale, tak? ale głównie biznes. Tak? No tak, no, ale British Airways na Heathrow, czyli właściwie połączenie z całym światem, prawda? Z całym światem. Lyon to kolei... jest też inny klient. Tak, 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 o tym mówię, dokładnie. Oczywiście, tak, że tak. Eurolot przestał istnieć, tak? Mogę tak powiedzieć, bo do końca marca lata, ale my już jesteśmy przygotowani, że do Amsterdamu będzie latał KLM, do Zurichu Swiss. Brakuje nam tylko jeszcze przewoźnika, żeby wypełnić byłą Jugosławię, to znaczy myślę o Dubrowniku i Splicie. No ale południe Francji otwieramy EasyJetem, prawda? Także to są takie nowe impulsy dla tych, którzy musieli latać z Warszawy do takich portów. Dzisiaj z Krakowa już mają takie bezpośrednie połączenie. Widziałem, że ksiądz się uśmiechnął, jak pan prezes mówił o połączeniu z całym światem. Na koniec zupełnie chciałem was zapytać, bo tak zacząłem, że święta Wielkiej Nocy są bardziej mobilne. Znaczy, jeśli już spędzamy poza domem święta, to raczej wielkanocne, pan prezydent, zdarzyło się? Nie. Wszystkie święta spędzam w domu z rodziną. Te też? Te też. No to nie porozmawiamy na temat ewentualny, ale jestem przekonany, że księdzem tak. Te święta spędzam oczywiście tutaj, to jest jasne. Ale były święta, które spędzałem w Brazylii, to były przynajmniej 4 razy pod rząd, w Ugandzie również, ale jednak najbardziej sobie widać z latami cenię jednak w domu z wiernymi, tam gdzie są obowiązki. No. A pan prezes? Ja różnie, ale teraz będę w Krakowie. Tak, a wcześniej? No różnie, na południe Europy, na północy też. Jest tyle miejsc, gdzie można polecieć. Gdzie już o tej porze roku jest prawie lato, tak? No u nas nie jest najgorzej. No, niektóre wyspy, z których mamy połączenia bezpośrednie, nie czarterowe, na przykład Majorka, tak? To już jest dobry czas na wyjeżdżanie. Ja bym powiedział inaczej. Nieważne tyle gdzie, ile jak się je przeżywa te święta. No tak, to prawda. Piękna puenta. Panowie, proszę księdza, wesołych świąt w takim razie. Dziękujemy i życzymy wzajemnie. Dziękuję bardzo. Ja państwu też życzę wesołych świąt i do zobaczenia tradycyjnie za tydzień, w sobotę.